Nowe wartości starego kontynentu, Europa u progu zmian. To hasło tegorocznego Forum Ekonomicznego, jednego z najważniejszych wydarzeń Europy Środkowo-Wschodniej. Na 3 dni zjechali tu liderzy gospodarki, polityki, samorządowcy, przedstawiciele kultury i nauki, by wymienić informacje, podzielić się doświadczeniem, ale też w interdyscyplinarnych zespołach przedyskutować dostrzegane problemy i ich potencjalne rozwiązania. Wśród kilkuset debat znalazł się również szereg tych dotyczących mediów i komunikacji. Redaktor naczelny Telewizji Suwałki została zaproszona przez organizatorów do wystąpienia w gronie panelistów dyskutujących na temat apolityczności mediów. Bogda Orzechowska podjęła wyzwanie wstępnego zdefiniowania apolitycznego medium. Media apolityczne to przede wszystkim takie media, które wywiązują się z obowiązku rzetelnego i obiektywnego informowania. Wtedy, kiedy na ekranie pojawiają się przekazy, które na ekranie, mówię o ekranie, ponieważ pracuję w telewizji, kiedy na ekranie pojawiają się informacje powiązane z polityką, powinniśmy jednak, jako dziennikarze, zachować pewnego rodzaju umiar i rozsądek. Jednoznacznej krytyce poddała wydawców, którzy zamiast profesjonalnych, rzetelnych i obiektywnych dziennikarzy zatrudniają partyjnych aktywistów. Odniosła się również do tezy redaktor Jolanty Hajdasz, wiceprezeski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, mówiącej o pożądanej neutralności mediów. Ja bym się raczej posługiwała określeniem media obiektywne. W moim rozumieniu świata to nie jest to samo. Neutralne to żaden. Medium obiektywne to takie medium, które nie mówi odbiorcy, co ma myśleć. On wskazuje tylko i wyłącznie, o czym ów odbiorca myśleć powinien. W Polsce dostępnych jest około 150 niezależnych lokalnych telewizji i nie są to media powiązane ekonomicznie ze światem polityki. Ale to nie oznacza, że na ich ekranach polityki nie ma, bo ta jest elementem życia społecznego i rzutuje na niemal każdą dziedzinę życia. Nie sposób więc pomijać politycznych aspektów normalnego, codziennego funkcjonowania lokalnych społeczności. Takie podejście przynosi spektakularne efekty. Ja mam to szczęście, że moi widzowie przyznają, że jestem telewizją niezależną i nieuwikłaną politycznie. Prowadzę tę telewizję od 25 lat. Nigdy nie opierałam się na finansach wywodzących się ze świata polityki. I rzeczywiście sytuacja ekonomiczna takich redakcji jak moja, produkcja telewizyjna, jak na pewno pani o tym wie, jest niezwykle kosztowna. Rzeczywiście sytuacja ekonomiczna takich mediów jest bardzo zła, ale takich nadawców jak ja jest w naszym kraju około 150. Całkiem niedawno udało nam się wejść do panelu badawczego Krajowego Instytutu Mediów. I cóż się okazało? Te niezależne, małe, lokalne telewizje, lokalne redakcje łącznie mają w naszym kraju niemal 6 milionów widzów. To jest tyle, ile TVN i Wiadomości i telewizja publiczna. Mówię o programach informacyjnych razem wzięte i jeszcze troszeczkę. Zatem proszę zauważyć, że tak naprawdę nasze społeczeństwo nie oczekuje od nas, dziennikarzy, polaryzowania go, karmienia go. Ten jest dobry, ten jest zły. O tym masz myśleć tak i mówić tak, a o tym inaczej. Nie. Tym ludziom jest potrzebna zwykła informacja, która pozwoli w ich głowach zbudować ich własny, osobisty pogląd na świat i się w tym świecie odnaleźć. Wspólnym postulatem wydawców mediów są niezbędne zmiany, m.in. w obowiązującym prawie prasowym, ustawie o dostępie do informacji publicznej, czy w przypadku lokalnych nadawców telewizyjnych w ustawie o radiofonii i telewizji. Jednym głosem domagają się, by dziennikarstwo obok rzetelności i obiektywizmu mogło funkcjonować w warunkach umożliwiających faktyczną realizację ustawowej kontrolnej funkcji mediów wobec władzy, niezależnie od tego, jaką stronę sceny politycznej owa władza reprezentuje. Wszyscy zaproszeni do udziału w dyskusji opowiedzieli się jednoznacznie za zakazem wydawania prasy przez samorządy, uznając, że tego rodzaju tytuły funkcji kontrolnej wobec wydawców nie spełniają, więc nie należy ich klasyfikować jako prasy.